Dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj komisarz Bogdan Łęczycki, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. W ostatnim czasie doszło w Nowym Sączu do kilku nieszczęśliwych wypadków niestety z udziałem pieszych. Jesień i zima to bardzo ciężki czas zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. Proszę powiedzieć, co zrobić, na co uważać, aby takich zdarzeń uniknąć? Faktycznie w ostatnim czasie, w ogóle w całym roku 2020, zdarzeń z udziałem pieszych było aż 71. Oczywiście te zdarzenia z udziałem pieszych nasilają się w okresie, kiedy mamy krótszy dzień, a dłuższą porę nocną. A szczególnie jeżeli są ciężkie warunki atmosferyczne, jak jakieś opady, prawda, deszczu czy mgły. Przede wszystkim kierowcy powinni zwrócić uwagę na to, aby dojeżdżając do przejść dla pieszych, zachować tą ostrożność, zmniejszyć prędkość i obserwować przejście dla pieszych, czy aby tam pieszy nie wchodzi, a także zwracać uwagę, co często się zdarza, że nie zatrzymują się, jeżeli inny pojazd już zatrzymał się w celu udzielenia pierwszeństwa pieszemu, więc zwracać uwagę, że w rejonie przejścia dla pieszych tą uwagę szczególnie powinniśmy tutaj nasilić i jeżeli jest taka potrzeba, zatrzymać się, a przy mniejszej prędkości jest to możliwe, a jeżeli jednak kierowcy jadą za szybko, no to niestety wielokrotnie się to nie udaje i dochodzi do tych zdarzeń potrąceń pieszych, których, jeżeli chodzi o zdarzenia z pieszymi, w większości właśnie były na przejściach dla pieszych. No właśnie, także myślę, że kilka takich słów skierowanych właśnie do pieszych, ponieważ te niektóre przypadki właśnie, tak jak mówiliśmy, zdarzyły się, kiedy pieszy już był na tym przejściu dla pieszych. No ale czasami też kierowcy bardzo trudno dostrzec takiego pieszego, szczególnie jeżeli ma na przykład ciemne ubranie. Tak, i tu chciałbym zwrócić uwagę i zwrócić się w ogóle do pieszych, bo tak jak Pani mówi, i to trzeba szczególnie podkreślić, że ubranie w porze właśnie tej jesiennej, zimowej, mamy ciepłe ubranie przeważnie w ciemnych kolorach, czarnych, granatowych, zielonych i ten pieszy jest bardzo słabo widoczny dla kierującego. Obowiązek noszenia odblasków dotyczy pieszych poruszających się poza drogami, poza drogami w terenie zabudowanym, czyli poza terenem zabudowanym. A jeżeli chodzi o pieszych na terenie zabudowanym, ten obowiązek nie istnieje. Jednak ja bym tutaj proponował i sugerował, żeby każdy pieszy używał jakichś elementów odblaskowych, nawet czy to na odzieży, czy odrębnych, które można kupić, czy nawet dostać także od policjanta, jeżeli prowadzimy, prawda, akcję pod, właśnie pod kryptonimem Widoczny Pieszy, gdzie wielokrotnie rozdajemy takie odblaski. Pieszy, który posiada element odblaskowy, jest dla kierowcy widoczny już ze 150 metrów, a nawet 200 metrów. W czasie, kiedy jeżeli nie ma żadnego elementu odblaskowego, jest widoczny około 15 do 20 metrów dla kierującego. Tu bym od razu chciał podkreślić, żeby wszyscy mieli wiedzę, jeżeli chodzi piesi przede wszystkim, że o ile w terenie zabudowanym prędkość jest ograniczona do 50, obecnie póki co w porze od 23 do 5 rano do 60. Ale poza terenem zabudowanym ta prędkość jest ograniczona do 90. Przy prędkości 90 km na godzinę pieszego kierowca przy światłach mijania widzi z odległości około 15-20 metrów. W czasie, kiedy jedziemy prędkością 90 km na godzinę, to w czasie jednej sekundy pokonujemy odległość 25 metrów. Więc praktycznie on nie ma możliwości go zauważyć. A gdy ten pieszy będzie miał odblask, to jeżeli go zobaczy nawet ze 150 metrów, ma możliwość zwolnić, wyhamować, zwrócić uwagę, co ten pieszy robi, tak aby go bezpiecznie ominąć. Tym bardziej, że pewnie też często zdarza się, że są takie miejsca, gdzie nie ma chodników, gdzie piesi chodzą poboczami, czyli jest dodatkowo jakby niebezpiecznie. Proszę powiedzieć, jak często spotykacie się Państwo z tym, że idzie młody człowiek, czy ten może nieco starszy i zamiast na drogę patrzy w telefon komórkowy? Jeżeli chodzi o młodych, prawda, ludzi, jest to bardzo częste i czy to chodzą przy drodze, tak jak Pani mówi, poruszają się poboczem, często niewyposażonym w chodnik, a także przechodzą na drugą stronę jezdni, w ogóle nie zwracając uwagi na to, co się dzieje na jezdni, tylko korzystając właśnie z telefonu komórkowego, ewentualnie innego urządzenia elektronicznego. Ten przepis ma się zmienić, bo obecnie nie ma obowiązku pieszy nieużywania tego telefonu, prawda, w czasie przechodzenia przez jezdnię. Aczkolwiek ma obowiązek zachować szczególną ostrożność. A prawdę mówiąc, jeżeli on patrzy w telefon, jaka tu jest szczególna ostrożność? On powinien zwrócić uwagę, czy nie nadjeżdża pojazd,
To się zdarza przy przechodzeniu przez jezdnię, a także w przypadku, jeżeli pieszy przechodzi przez poprzeczną drogę. Oczywiście kierujący, skręcając w drogę poprzeczną, ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, ale jeżeli ten pieszy w ogóle także nie zwraca uwagę, niejednokrotnie dochodzi do zdarzeń i potrąceń, a można by było tego uniknąć. Właśnie wspomniał Pan, że być może to się zmieni, ponieważ rząd przyjął projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Czyli jedną zmianą będzie to, że przechodzenie przez przejście dla pieszych i patrzenie w telefon komórkowy będzie traktowane jako wykroczenie, tak? Nie będziemy mogli tak robić. Ale też są zmiany dla kierowców, tak? Którzy będą musieli bezwzględnie pieszemu, który jeszcze nawet nie wszedł na pasy, ustąpić pierwszeństwa. Tak, te zmiany, o których Pani mówi, które prawdopodobnie wejdą z dniem 1 czerwca bieżącego roku, czyli 2021, dotyczą zarówno kierujących, jak i pieszych. Kierujący obecnie ma zwracać uwagę szczególną na pieszych, którzy przemieszczają się po pasach, czyli po przejściu dla pieszych. Obecnie będzie musiał również obserwować drogę w rejonie przejścia, czy czasem pieszy nie wchodzi na tą drogę, prawda, aby ustąpić mu pierwszeństwa. I pieszy będzie miał pierwszeństwo wobec kierującego, również wchodząc, ale zmiana dotyczy także pieszego, że pieszy wchodząc na te przejście dla pieszych również ma zachować szczególną ostrożność. A zachowanie szczególnej ostrożności to zachowanie, gdzie musimy obserwować drogę, co się na niej dzieje, tak abyśmy mogli odpowiednio wcześnie zareagować i przede wszystkim uniknąć zdarzenia. Wiemy, że pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, będzie miał także w czasie wchodzenia już. Jednak zawsze pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, więc przy kontakcie z pojazdem niestety najbardziej to on jest pokrzywdzonym, więc lepiej zobaczyć, czy mamy tą możliwość przejścia, upewnić się, nawet jeżeli kierowca popełni wykroczenie, nie zatrzyma się, jeżeli on przejedzie, a my wtedy możemy bezpiecznie przejść. Ja myślę, że też trudno chyba będzie troszkę zmienić mentalność polskich kierowców, bo na przykład jeżeli jedziemy w wielu krajach, na przykład za granicą, to jest tak, że w momencie, kiedy nawet zbliżamy się do przejścia dla pieszych, samochody się zatrzymują. Jednak u nas jest jeszcze troszkę inaczej. Faktycznie u nas jest troszeczkę inaczej. Na pewno początkowo, jak wejdą te przepisy, będziemy próbować edukować kierowców, tutaj stosować, prawda, pouczenia, aby oni wdrożyli te przepisy. Jednak jeżeli nie będą się stosować, będą stosowane represje w stosunku do nich, które podejrzewam, że będą zarówno karane wysokim mandatem, jak i punktowane punktami karnymi. Sądzi Pan, że nowelizacja tych przepisów przyczyni się jednak do poprawy tego bezpieczeństwa? Myślę, że jeżeli zarówno kierujący, jak i piesi wezmą sobie głęboko do serca tą nowelizację i zaczną przestrzegać przepisów, myślę, że z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Takie prawdziwe zimowe dni trochę już za nami, patrząc na to, co się dzieje teraz za oknem, to bardziej przypomina wiosnę, ale jeszcze synoptycy zapowiadają opady śniegu. To ciężki czas dla kierowcy, o czym kierowcy powinni pamiętać, wybierając się w drogę właśnie w taki trudny, śnieżny, zimowy czas. No przede wszystkim już kierowca powinien pomyśleć o zimie, zanim ona jeszcze się zacznie. Czyli musimy... Zwyczailiśmy się, że tych zim nie ma tak naprawdę, więc tak jak drogowców i kierowców, zima potrafi zaskoczyć. Właśnie o to chodzi. I często tak się zdarza, że osoby liczą prawdopodobnie na to, kierujący, że nie będzie zimy albo będzie ona łagodna i nie zadbają o prawidłowe ogumienie pojazdu. Przede wszystkim pierwsze trzeba zadbać o ogumienie pojazdów tak, aby samemu się można było bezpiecznie poruszać oraz nie utrudniać innym uczestnikom ruchu drogowego. Bo jeżeli kierowca wybierze się w trasę na letnich oponach w czasie zimowych warunków, niestety on tym pojazdem przy jakimśkolwiek wzniesieniu czy nauku nie będzie w stanie bezpiecznie się poruszać i dodatkowo stwarza zagrożenie dla innych. Więc zacznijmy od tego, że przede wszystkim powinni pomyśleć o ogumieniu. A już przy samym wyjeździe w taką porę, jeżeli samochód mamy zaśnieżony lub po prostu pokrył go mróz, nie możemy poruszać się takim samochodem. O tym kierowcy często zapominają, a to również jest karane. Można za to mandat dostać, dokładnie, tak? Jeżeli takim nieodśnieżonym samochodem wyjedziemy, tak, albo sobie ewentualnie tylko przednią szybę odśnieżymy i liczymy na to, że ten śnieg spadnie w trakcie jazdy. Tak, a nieraz fantazja kierowców nawet się do tego posuwa, że tylko sobie mały taki, prawda, można powiedzieć, otwór w szybie odśnieżą, odskrobią z lodu, a pozostały pojazd jest cały zaśnieżony. To, proszę Państwa, za to można dostać mandat do 500 zł. I samochód taki, tak jak Pani mówi, trzeba odśnieżyć całkowicie, trzeba, jeżeli jest mróz, usunąć ten mróz z szyby, wówczas mamy lepszą widoczność.
Też trzeba pomyśleć o tym, że jeżeli topnieje śnieg, warunki są takie, że bardzo szybko się szyby zabrudzają, więc musimy wiedzieć, że należy zbiornik z płynem do spryskiwacza uzupełnić, ponieważ jeżeli nam ta szyba się zabrudzi, też to ogranicza widoczność i może dojść do różnych zdarzeń. Także o tym musimy pamiętać. Mało też pewnie kto wie, kierowcy wiedzą albo pamiętają o tym, że nie możemy także odśnieżać przy włączonym silniku. To także jest traktowane jako wykroczenie, tak? Dłużej niż minutę. Często jest tak, że po prostu palamy silnik, żeby auto się zagrzało i w tym momencie odśnieżamy. Tak nie można. Oczywiście tak nie można. W terenie zabudowanym nie możemy silnika pozostawić na czas dłuższy, tak jak pani redaktor mówi. Dlatego przede wszystkim, jeżeli chcemy odśnieżyć, powinniśmy to wcześniej wykonać, a następnie dopiero uruchomić silnik. No i rzecz, o której chyba nie trzeba, chociaż może i trzeba, bo patrząc na te przypadki ostatnich kilku dni, kiedy na przykład tata, który wziął dziecko, zaszczepił sanki o samochód i po prostu jechał, doszło do nieszczęśliwego wypadku, no to jest absolutna głupota. Tak, no jeżeli chodzi o te takie przysłowiowe pseudokuligi, absolutnie jest to niedopuszczalne. Kulig może być wykonywany jedynie, jeżeli jest zaprzęgiem, ewentualnie pojazdem, ale gdzie są duże sanie, a następnie dopiero saneczki i to w poszczególnych drogach, tam gdzie nie utrudnia się to, prawda, ruchu dla innych uczestników, gdzie jest to w ogóle możliwe. A poruszanie się samochodem z zaczepionymi saniami jest absolutnie niedopuszczalne i jest to wykroczenie. Panie komisarzu, podsumowaliście Państwo stan bezpieczeństwa na drogach Sądecczyzny za 2020 rok. No i trochę mniej tych zdarzeń drogowych niż w latach poprzednich. Tak, jeżeli chodzi o rok 2020, jest on bezpieczniejszy. Jeżeli chodzi o 2019, a 2018 także, znacznie żeśmy tutaj, jeżeli chodzi o wypadki śmiertelne, nastąpiło ograniczenie z 18 do 10, czyli to jest o 8 ofiar śmiertelnych, to jest bardzo ładnie, czyli 8 osób mniej straciło życie, kiedy w roku 2018 było ich aż 26, czyli to bardzo dużo ofiar śmiertelnych. Ostrożnie jeździmy, czy... Myślę, że tak. Może ostrożnie jeździmy. Należy też zwrócić uwagę, że w roku 2020 też troszeczkę pomogły ograniczenia, jeżeli chodzi o COVID. W pewnym okresie czasu ten ruch był znacznie znikomy. I myślę, że to też się do tego przyczyniło, że jeżeli był mniejszy ruch pojazdów, automatycznie jest mniej tych zdarzeń. Tak jak mieliśmy tu mniej zdarzeń śmiertelnych, w ogóle mniej wypadków, mieliśmy ponad 200 wypadków mniej osób rannych, mniej kolizji, także w każdej kategorii, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, tych zdarzeń było mniej aniżeli w roku 2019. Wśród tych najczęstszych przyczyn, jeżeli chodzi o te wypadki drogowe, po stronie kierujących to jednak jest nieustąpienie pierwszeństwa i nadmierna prędkość, czyli w dalszym ciągu te główne grzechy kierowcy popełniają. To są najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych, dlatego też prowadzone są działania o prędkość, które mają na celu wyeliminowanie tego zagrożenia, a przynajmniej go ograniczenie w znacznym stopniu. Jeżeli chodzi o pieszych, wśród tych głównych przyczyn właśnie zdarzeń z udziałem pieszych, to wejście na jezdnię bezpośrednio przed pojazdem i wyjście zza przeszkody, czyli też piesi mają troszkę, że tak powiem, na sumieniu. Tak, jeżeli chodzi o pieszych też należy, aby zwrócili uwagę i byli ostrożniejsi w tych miejscach. Tak jak już wcześniej mówiłem, że mają oni pierwszeństwo na przejściu, ale niestety życia, zdrowia nikt nie wróci. A w tych osobach śmiertelnych, o których mówimy, 10 w roku 2020, to aż 6 osób pieszych straciło życie. Dlatego przede wszystkim powinni oni także dbać o swoje zdrowie i życie, nawet może kosztem tego, że jeszcze bardziej będą zwracać uwagę i nie zawsze do końca liczyć na to, że mają pierwszeństwo. Mhm. Patrząc na te statystyki, to takim, no nie wiem, czy można to nazwać czarny punkt, ale takim najniebezpieczniejszym miejscem to jest droga krajowa 75, Witowice-Krzyżówka. Tam doszło do największej ilości wypadków i kolizji. 36 wypadków, 193 kolizji. Takie jakieś pechowe miejsce dla kierowców. Ja myślę, że to nie jest, możemy tu mówić o pechu, tylko jest to droga, tak jak sama pani mówi, krajowa. Jest większe nasilenie pojazdów, jest tu bardzo duży ruch. No, kierowcy wielokrotnie tą prędkość też na tych drogach przekraczają i z tego biorą się, prawda, zdarzenia. Jeżeli mamy większy ruch pojazdów na danej drodze, automatycznie odnotowujemy większą ilość zdarzeń. I to, co mnie tak zaciekawiło, patrząc na te statystyki, że najwięcej zdarzeń drogowych dochodziło w piątki, w środę i w sobotę.
Nie wiem, czy jakieś wnioski można z tego wysnuć, że to są te dni, kiedy jednak kierowcy najmniej ostrożnie jeżdżą. Znaczy, no z pewnością powiem szczerze, my taką statystykę prowadzimy po to właśnie, żeby właściwie dyslokować służbę, czy to do zmian, czy do dni. Jeżeli chodzi o piątki, jednoznacznie są to powroty, czyli wyjeżdżają ludzie na weekendy. No, na co dzień obserwujemy, że jeżeli chodzi o piątek, ten ruch jest bardzo duży. Jeżeli chodzi o środę, może też czasem jest taka sytuacja, że trafiają się w tygodniu wolniejsze dni. Faktem zdarza się, że bardzo często dochodzi do zdarzeń właśnie w środku tygodnia. Ale czy to jest związane także z większym nasileniem, czy to z jakimś takim roztargnieniem osób, no to jest po prostu statystyka. Dzisiaj piątek, także uczulamy i wszystkich kierowców i zresztą każdy dzień tygodnia o tym, żeby jednak bezpiecznie jeździli, żeby przed tym jak wsiądą za kółko, to jednak pomyśleć o tym, żeby szczęśliwie dojechać, żeby być po prostu bardziej ostrożnym. Tak, dzisiaj piątek, tak jak pani redaktor mówi, spodziewamy się większego ruchu. Dzisiaj również prowadzone są działania, tak zwane NURT, czyli działania ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli przede wszystkim pieszych. I policjanci ruchu drogowego będą przykładać szczególną uwagę w rejonach przejść dla pieszych. Dotyczy to przekroczenia prędkości w rejonie przejścia dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa i wszelkie manewry, które powodują zagrożenie dla pieszych. Czyli nakaz gazu, a piesi po prostu ostrożnie. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę, a moim i państwa gościem był dzisiaj komisarz Bogdan Łęczycki, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. Dziękuję.